Dzień dobry, cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale, i dzisiaj chciałbym Wam pokazać bitewkę na czołgu Type T34 przysłaną przez Crazy Kisiel bez klanu kolega na mapie Himmelsdorf. Lo losowanie jedno z lepszych, jakie może być, ponieważ mamy cztery czołgi piątego poziomu, czyli topowego, w tym Chris Kisiel, a reszta same czwórki. Dodatkowo po dwie na każdą stronę, aczkolwiek na Himlu. Nie ma to większego znaczenia, chyba że mówimy o Bishopie, o fale 304, ewentualnie Conqueror GC, ale tutaj może być też problem, aczkolwiek e i Bishopem na Himlu gra się bardzo fajnie. Mapa, tak jak powiedziałem, Himmel Zorf oczywiście bitwa standardowa. I co ja mogę powiedzieć o tym typu T34? Kiedyś nim grałem, kiedyś bardzo dawno temu. I bardzo mi się nie podobał, jest to czołg taki, to po prostu czołg do przejścia za free bym powiedział Mi osobiście nie podpasował, aczkolwiek K Kisielowi podpasował, to zobaczycie za chwilę Ponieważ będzie cały czas tym czołgiem na tej mapie jeździł, strzelał A na strzela naprawdę bardzo dużo fragów, że będzie można mu pozazdrościć Jeśli chodzi o ten sam czołg, to ni to nie ma pancerza, ni to mobilności no, co prawda, działko tutaj mamy szybki reload, dodatkowo 112 penny i 85 damage na zwykłych, a na goldowych mamy 189 penetracji. Nieźle. Reload, jak sami widzicie, jest szybki. To kilka sekund dokładnie. Naczkolwiek, no, no, ten czołki jest po prostu dla mnie taki nijaki. Ni to typowy met, ani to light, ani to ciężki. No, nie po... totalnie nic, że tak powiem. No, po prostu mi nie pasuje. Ale wróćmy do bitwy. Kolega już zdążył dwa kile nabić. Jeden na y, M8A1, który gdzieś tam sobie stał z golda strzelił i się nie przebił, to ciekawe. A drugi na T67, który gdzieś się wywalił. Y, o ścianę. Co też ciekawe, ponieważ kolega wydaje się być całkiem doświadczony. 12 tysięcy bitew i wywala się na ścianie. No, każdemu może się zdarzyć, wiadomo, ale naprawdę dziwne. Tutaj. Według mnie trochę dziwna, dziwna, że tak powiem, decyzja, żeby przełączyć się na goldowe pociski, bo wszystkie czołgi, właśnie, które bijemy są od tyłu, nie licząc tego ST wersji 39. Ale on jest miękki, więc tym nie trzeba się przejmować. No ale zajmujemy go już trzeci frag na naszym kącie. Tutaj jakiś ciekawy strzał tego T28 gdzieś poleciał, w ogóle nie wiadomo gdzie. zdejmujemy tego T28, którego wcześniej nie trafiliśmy. Czwarty, w naszym koncie 7 do 9, no i ta Type 95, gdzie tutaj jest przestrzeń znaleziony? Niestety nie trafiliśmy, bok wieżyczki. O, i to jest właśnie to: strzelamy z Golda. Wydawałoby się weak Spot“, nie przebijamy się. I ja uważam, że te japońskie czołgi są strasznie zbalansowane. Ponieważ, na przykład, dajmy na to IS-7. Żeby isem 7 trafić za 500, musimy wziąć i przycelować przymierzyć. Yy, liczyć na to, że się przebijemy, no i mieć szczęście, że nam 500 wylosuje Japońcem wystarczy, że trafimy w zarys czołgu I już mamy tam 400 damage'a, więc no Uważam, że trochę to nie w porządku, dodatkowo Dodatkowo pancerz Wiele czołgów, nawet na goldzie ma problem, żeby od przodu przy, przebić Takiego Type'a 5 czy tam Type'a 4 Heavy No ale yy, są wielkie, więc przynajmniej łatwo je wykryć, kiedy mamy misję na spotowanie. I one gdzieś tam na przykład na kopalnie, na, przepraszam, nie na kopalniach, na majnówce wjeżdżają na górkę. Naprawdę bardzo fajnie można sobie na nich asystę nabić. Ale wróćmy do bitwy. Tutaj kolega jedzie, 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 dobija każdego wascie, kogo spotka. Zobaczcie, same, same czołgi, które strzelaliśmy, wszystkie zostały dobite. Już mamy 9 fragów w na naszym koncie. Zobaczcie, kapa, już mamy 75%, nasz ciche kapuje I naprawdę, no Myślę, że koledze, już się trzęsła ręka Serducho biło, bo 15 sekund do kapa, Matylda ma full HP, mamy 9 fraków, 2000 damage'a No i fajnie byłoby tutaj w pula wbić Myślę, że całkiem byłoby yy, przyjemnie 5, 4, 3, 2, 1 ja już myślałem, że baza skapowana i nie będzie tego pula. A jednak w ostatniej chwili Type T34 resetuje bazę, no i dzięki temu my możemy sobie tą Matyldę e, wydoić. Dziesiąty frag na naszym koncie. Przechodzimy do podsumowania. Jeśli chodzi o podsumowanie, to oczywiście wpadła MK za taką bitwę, gdzie dużo jeździliśmy, strzelaliśmy, narobiliśmy dużo fragów. MK obowiązkowo, dodatkowo medal pula przez wielu, że tak powiem. Osiągnięcie, które chcieliby mieć, ja na szczęście swojego pula mam Zdobyłem na typku 64, pamiętam to było lotnisko Dodatkowo obrońca, czyli za zrestowanie 70% lub więcej zajęcia naszej bazy High caliber i specjalista 2300 damage'a, 10 fragów, 1459 bazowego expa Przejechane nieco ponad 2 km i właściwie no, mimo konta premium straciliśmy yy, 500 kredytów, myślę, że nie jakoś strasznie dużo, a jednak Meral Pula opłaca się wydać właściwie każde pieniądze. I myślę, że z mojej strony to byłoby chyba na tyle swoje ciekawe bitwy, randomowe, klanowe, jakieś fejle czy też epickie akcje. Wysyłajcie na e-mail podany w opisie, który Wam się teraz wyświetla na ekranie. Zachęcam do zostawienia łapki w górę i zasubskrybowania kanału. Do zobaczenia. Cześć!